Moi kochani, w dalekim czeskim Cieszynie, w Republice Czeskiej, mieszkające tam polskie dzieci powiedziały mi taką rzecz, że w dalekim Wiedniu mieszkają również polskie dzieci. I mówią: Mikołaju, jedź do tego Wiednia, a przywieź im niespodziankę. Dlatego ruszyłem w drogę, moi drodzy. No, droga dla Mikołajów nie najlepsza, bo nie ma śniegu. A jak wiecie, Mikołaje najczęściej jeżdżą saniami zaprzężonymi w co? Renifery, no widzisz. No, ale nie mogłem jednak saniami przyjechać. Przyjechałem autostradą i jestem wśród was. Moi kochani, jako ten mikołajkowy prezent przywieźliśmy wam przedstawienie teatralne. Historię pani z Zielonego Wzgórza. Małej dziewczynki, biednej dziewczynki, która z domu sierot trafiła do rodzeństwa Maryli i Mateusza. No, zaszła pomyłka. Maryla z Mateuszem wolała chłopca, a przywieziono im dziewczynę. Dalej już nie będę opowiadał, bo sami posłuchacie tej wspaniałej opowieści, która jest znana dzieciom na całym świecie. Moi kochani, później zaproszę was na przerwę, a kiedy przedstawienie się skończy, jeszcze raz się z wami spotkam i udamy się po następną niespodziankę. Tak? Posłuchajcie teraz historii Ani z Zielonego Wzgórza. Zapraszam was serdecznie. Mateuszu! Ja już
Karolina jest stanowcza, nic nie rozumie stanowczo. Bardzo. Bardzo dziękuję. Mariuszu, jeszcze przed chwilą to byłam taka wściekła na panią Linę, że pomyślałam sobie, że raczej zostanę tutaj niż ją przeszła. Ale teraz to nawet trochę wstydzę się za siebie. Jeżeli Mateuszowi na tym zależy... Ani, bardzo mi na to zależy. Zrób to, zaraz pozbędziesz się kłopotu. Jesteś taką dzielną dziewczynką. Dobrze, 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 tylko ja pomyślę chwilkę, co ja mam powiedzieć pani Lidej? O, pani Lindę. Jestem tak bardzo zmartwiona. Nie potrafiłabym wypowiedzieć całego mojego smutku, nawet gdyby do pomocy dano mi słownik. Niech więc się pani czego nie powiem, to myśli. Jestem złą i szkaradną dziewczynką, zasługującą na karę i na wydalenie z domu ludzi szanowanych. Pani powiedziała prawdę. Jestem brzydka, ruda i piegowata. To, co ja powiedziałam o pani, to też jest prawda. A czy nie? Nie powinnam była tego mówić. Dzień dobry, Maryno. Dzień dobry, Maryno. Dzień dobry, Diana. Przyniosła mi psy. Tak. Psy. Biegnij na górę. Ania czeka na siebie i na pewno bardzo mi się cierpi. Dobrze, proszę pani. Uważaj na schodach. Dobrze, proszę pani. Diano, na początku
Ewa, dawaj, bo się mówię. Do szali. Dziękuję. Jest, panie Boże. Tak jak wam obiecałem, po skończeniu przedstawienia, chodźmy, zaprosimy Anię, Marylę. Ja poprowadzę, zostawię sobie tutaj kwiatki. Chodźmy. Miała świąteczna dziwa noc, trochę lepszy witątku moc. Puszysty z nieba sypie śnieg, tak jak powieki klei się. Nim zaśniesz, pomyśl o czym marzysz, wtedy oczka zmruż.